Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, zacznę od sprostowania. Chciałam przypomnieć panu posłowi Grupińskiemu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w ciągu 2 lat stworzył 1 200 000 miejsc pracy. Zaczynał rządy z bezrobociem 17,6%, a oddał wam rządy wtedy, kiedy bezrobocie wynosiło 9,5%. Ale możemy oczywiście przerzucać się, tutaj statystykami i byłaby to bardzo interesująca sprawa. Odnosząc się do tego, o czym pan powiedział, że mamy skromny dorobek programowy, chciałam przypomnieć, ja jestem pierwszy rok posłanką, a znam Sejm z pracy w biurze ekspertów i muszę powiedzieć, że czegoś takiego, jakie odbywa się w tej kadencji, nigdy nie widziałam. Ważne ustawy, ważne zmiany ustawowe wpychane są przez posłów koalicji w ostatniej chwili. Zostały tylko 3 tygodnie, 4 tygodnie, nie ma ekspertyzy, nie można nad tym pracować, nie można tego zmienić. Szybko, szybko proszę uchwalać. Nie ma żadnej debaty, nie ma żadnej dyskusji. Nie ma niczego, co was by interesowało. I ja to rozumiem po prostu. Następna sprawa. Jeśli chodzi o rządzenie przez konflikt, to jesteście w tym naprawdę genialni po prostu. Jeżeli mamy biedne rodziny, to wy uchwalacie 2 ustawy o pieczy zastępczej i o zwalczaniu przemocy w rodzinie i chwali się minister w swoim sprawozdaniu, że udało się zabrać z biednych rodzin 500 dzieci. No po prostu sukces, muszę powiedzieć. To jest reakcja na złe warunki życia 1/3 polskiego narodu we własnym kraju. Kolejny sukces, który państwo posiadacie niewątpliwie, to jest wypędzenie z powodu braku pracy, z powodu braku dochodu, braku mieszkania, braku warunków do założenia rodziny, wypędzenie całego pokolenia. Pokolenia szczególnego na przełomie XX i XXI wieku na rynek pracy i w dorosłe życie wchodzi w Polsce drugi powojenny wyż demograficzny. I co się dzieje z tymi ludźmi? Wykształconymi, o wysokich ambicjach, o wysokich aspiracjach. Co z nimi zrobiliście? Wypędziliście ich z własnego kraju. Każdy rząd, kiedy pojawiają się trudności, kiedy nie ma pieniędzy na konsumpcję, mówi, budujemy kraj dla następnego pokolenia. Postępujecie tak, jakby następnego pokolenia miało w Polsce już nie być. Bo ci młodzi ludzie, których namawialiście do głosowania na was, ci, którym mówiliście, żeby zabrali babci dowód, po prostu kupili bilet tanich linii lotniczych w jedną stronę i zakładają rodziny. Owszem, w Londynie i w innych miastach. I to jest skutek tego, co zrobiliście. Wobec tego można by powiedzieć, że wasze sukcesy w zwalczaniu ubóstwa na przykład są po prostu dojmujące. Tylko w roku 2011 dochody rolników spadły o ponad 27%. PSL rządzi przecież w koalicji, prawda? To są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Panie Przewodniczący Grupiński, proszę to sprawdzić. To interesujące. Po prostu mamy do czynienia z ogromnym zróżnicowaniem terytorialnym rozwoju Polski, o czym mówił pan premier Kaczyński. Wobec tego macie państwo naprawdę wielkie sukcesy. Czego nie tknąć? Której dziedziny nie tknąć? Czy to będzie pomoc rodzinom? Czy to będzie ochrona zdrowia? Czy to będzie nauka, edukacja, czy to będzie rozwój regionalny? Wszędzie macie wielkie sukcesy. Wszędzie mamy do czynienia, nawet w tym Głównym Urzędzie Statystycznym pokazują, że te sukcesy są bardzo, bardzo ograniczone. Młodzi ludzie nie chcą akceptować tego systemu, który stworzyliście. Młodzi ludzie mają dzisiaj dwie możliwości. Mogą albo uciekać z kraju, uciekać od patologii,
uciekać od braku pracy, braku dochodu, braku szans życiowych i perspektyw, albo mogą pozostać tutaj, pozostać we własnym kraju, ale wtedy muszą przystosować się do warunków, które im stworzyliście, a więc do kultury ubóstwa, muszą wyzbyć się motywacji, ambicji, aspiracji, podporządkować się układom mafijnym, zaakceptować nepotyzm, korupcję, bezprawie, postępującą demoralizację we wszystkich dziedzinach, w każdej działalności, ukryć się w sprawach wyłącznie prywatnych, walcząc o przetrwanie. To jest model życia, który tworzycie dla młodego pokolenia, dla pokolenia, które jest największym zasobem rozwojowym naszej ojczyzny. A co zrobiliście ze zdrowiem? Otóż na zdrowiu rząd Tuska przeprowadza swoisty eksperyment prywatyzacyjny. Nigdzie na świecie się to nie udało. Miało się to udać w Polsce. Prywatyzacja ochrony zdrowia, nie będę mówiła o tych sprawach, o których wszyscy wiemy. Coś najważniejszego zmienia pozycję lekarza i pacjenta. Pacjent staje się klientem, który kupuje usługi u lekarza. Znika wzajemne zaufanie pacjenta do lekarza. Zaufanie, podstawa w ogóle ochrony zdrowia, podstawa leczenia zastępują procedury rygorystycznej kontroli i nadzoru. Czy taka reforma Polakom była potrzebna? Rządzone przez Tuska i jego ekipę państwo... Pana premiera Tuska, przepraszam, proszę bardzo. A więc rządzone przez szanownego pana premiera Donalda Tuska, państwo wyzbywa się wszelkiej odpowiedzialności. Za nic nie jest odpowiedzialny. Nie odpowiada także za dramatyczne zagrożenia, które samo tworzy. W Polsce ofiarami i przegranymi rządów pana premiera Tuska oraz jego ekipy jest młode pokolenie wypędzone z własnej ojczyzny. Następnego pokolenia może niestety wobec takich rządów już nie być.